dobro małżeństwa i rodziny ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości świata, Kościoła i naszej ojczyzny. Tę prawdę bardzo często w swoim nauczaniu podkreślał sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński. Mawiał, że rodzina powinna być Bogiem silna. Miał głęboką świadomość, że od rodziny zależy niemalże wszystko, każdy wymiar naszego życia. Przeżywamy niedzielę świętej rodziny. Jest ona okazją do tego, aby w całej Polsce modlić się w intencji małżeństw i rodzin. To jest okazja do tego, aby prosić o świętość małżeństw i rodzin. W naszych wspólnotach parafialnych jest to również okazja, aby odnowić przyrzeczenia małżeńskie. Małżonkowie, kobieta, mężczyzna w otoczeniu swojej rodziny stają przed ołtarzem tak jak przed laty, kiedy ślubowali sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską i że się nie opuszczą aż do śmierci, aby nie tylko przypomnieć sobie te słowa, ale odnowić w sobie ich moc. Kiedy zawieramy sakramentalny związek małżeński, to do ludzkiej miłości, wspaniałej, pełnej uniesień, ale przecież również narażonej na niebezpieczeństwa, zapraszamy samego Boga. Zapraszamy łaskę Jezusa Chrystusa. I wierzymy w to mocno, że kiedy nasza ludzka miłość podupada albo słabnie, Bóg nam pomaga. Bardzo potrzebujemy takiego odnowienia przyrzeczeń małżeńskich, żeby na nowo stać się silnymi. Nie dzięki własnemu wysiłkowi, ale dzięki Bogu i Jego łasce. Tym bardziej potrzebujemy tego w trudnych czasach, potrzebujemy tego w dobie kryzysu. Ze wszystkich stron dociera do nas słowo odmieniane przez wszystkie przypadki – kryzys. Chcemy go przezwyciężyć. Chcemy w tym trudnym czasie nie tyle ukryć się i czekać, aż wszystko przeminie, ale być świadkami. Świadkami dobra, miłości i kierować się w swoim życiu wiarą. Chcemy sobie przypomnieć, że rodzina to jest piękne i naturalne środowisko, gdzie ludzie kroczą do zbawienia, gdzie się uświęcają. To jest też środowisko, gdzie następuje międzypokoleniowy przekaz wiary, jakże ważny. Ale to jest też środowisko, gdzie człowiek uczy się miłości. To szkoła miłości. Rodzina jest prawdziwą szkołą miłości. W tym roku, w niedzielę świętej rodziny, przeżywamy w szczególnej bliskości ze świętym Józefem. A to za sprawą listu papieża Franciszka, Patris Corde, który ukazał się z okazji 150. rocznicy ogłoszenia świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego. Papież Franciszek zaprosił cały Kościół do tego, abyśmy przez cały rok wpatrywali się w świętego Józefa, prosili go o pomoc, ale też czerpali inspirację dla naszego życia z jego postawy życiowej. Święty Józef to człowiek wielkiej odwagi, to ojciec dojrzały, sprawiedliwy, pokorny, pełen miłości, opiekuńczy i bardzo skromny. To nie tylko przykład dla współczesnych ojców, ale to przykład dla każdego z nas. Ma on znaczenie uniwersalne. Chcemy uczyć się od niego, jak w naszych rodzinach, jak w naszych wspólnotach, być pełnym wiary, a jednocześnie bardzo odpowiedzialnym i odważnym świadkiem Jezusa Chrystusa, świadkiem wiary. Wszystkim duszpasterzom rodzin, doradczyniom i doradcom życia rodzinnego, a także wszystkim, którzy są zaangażowani w duszpasterstwo rodzin, bardzo serdecznie dziękuję. Małżeństwom i rodzinom życzę Bożego błogosławieństwa, zdrowia,
i życzę, aby każdego dnia mogli radować się sakramentem małżeństwa i łaską sakramentu małżeństwa. Szczęść Boże.